Jeżeli ty nie chcesz zginąć bez najmniejszego powodu, to w tym momencie koniecznie zostaw łapkę w górę. Dzięki. A dzisiaj przedstawimy sobie 4 różne legalne cheaty z TikToka. Legalne cheaty to takie cheaty, o których nie wiedzieliście, ale za używanie których w teorii nie powinniście dostać bana. W teorii. Stop! To jeszcze nie wszystko, ponieważ dzisiaj w końcu po ponad tygodniowych testach powiem troszkę więcej a propos moich nowych słuchawek. SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. O, właśnie tak! Do których link znajdziecie w opisie, więc koniecznie wpadajcie, klikajcie i sprawdzajcie. A teraz lecimy. Cheat pierwszy. Niewidzialne piki. Serio, to istnieje. Wybieramy tryb gry solo. Ważne. Z budowaniem. Klikamy graj. I o ile dobrze rozumiem, to ja mogę lecieć dosłownie gdzie chcę. A ja chcę na drzewko. Dobra. Teraz się muszę skupić. Szybciej na dół, szybciej na dół, szybciej na dół. Będę miał pompę, proszę. Mam. Skrzyneczka. Mam. Ziomek, trzy kroki. Jest na mnie, on ma broń. Dobra, nie ma go. Beczka. Do tego szybciutka apteczka. I przydałoby się znaleźć kogoś, kto ma moją broń. Hello? Ty, mordo, ty. Nasrał na mnie totalnie, gościu, we to wytnij. No ale broń nie ma. Ja wiem, jak zdobędę broń. Nie, nie, nie o to mi chodziło, ale... Gościu, one tap, one kill. Tak się nie mówi, nie? One shot, one kill. Tak, moja broń! Teraz musicie się skupić. Budujecie sobie daszek, co nie? W sensie budujemy. I robimy tak jak koledzy z TikToka. Ustawiamy się za nim, tak żeby nas nie było widać, no nie widać nas i... Mordę, ja wszystko widzę, jak mogę zabijać. Chłop mnie dojeżdża. O kurde, ej, bo tego się... Ej, no to super to zrobiliśmy. Naprawdę mega, ja nie mam maców. Mordo. Ale co ty sobie reprezentujesz? Co ty sobie reprezentujesz, no? Jak po co to było? Po co? Pa nic. Kolejny ziomek. No skręci mnie w pół. Dostał. Dobra, on ma 0 HP. Pyk, pyk. Aha, no pewnie. Bo ja nie mam leczenia zbytnio. O kurde. Artur to byłby turbo dumny. Jeszcze jeden mnie dojeżdża. Nie wytrzymam. Czemu tu jest tyle ludzi? Ja mam jakiś stream sniping. Ja to działa z rampą? W sensie, że wiecie, że jakby ja nie wystaję, a widzę. No trochę działa chyba, nie? To kurde, to jest mega mocne. Co ty robisz? Ty chyba cię pogrzało, chłopczyku. Nope. Dobra, ty jesteś jakiś najlepszy. Dawaj. Nope. Chodź tu, no. Dobra, w dupie to mam, stary. Dobra, uff. Zostaw mięso. Co ty, jesteś nieśmiertelny? No nieśmiertelny wilk! O, zniknął. Bardzo legendarny DMR. Lepiej być nie może. Jest pandaszek. I tam jest ziomek. Dostał. On mnie nawet nie widział. Tam. Ładuję bomby. Chodź tu. Co? On jest w autobusie. On umarł. Odjeżdżamy. I teraz robimy detonację. To było zajebiste. Uwaga. Pierwszy frag. Drugi frag zaraz będzie. Proszę. Mordo. Ja już rozumiem, czemu Kamil tą gra, to jest naprawdę spoko. Fura. A właśnie, bo ja jeszcze totalnie nic nie powiedziałem, jeżeli chodzi o dźwięk słuchawek. Według mnie najlepszy, na jaki grałem, i to tak bez czapki. Są turbo, ale to turbo wygodne. Tylko ważne jest to, żeby sobie dobrze ustawić je w tym systemie od SteelSeries, czyli w tym SteelSeries Engine, pod różne gierki inaczej, przynajmniej według mnie. Jak dla mnie one wyglądają naprawdę mega potężnie. Raz, dwa, trzy. Mordo, widzisz mnie? Widzisz mnie? On ma busa. On do mnie wjeżdża. Ty, mordko. Uspokój się. Strefa. Serio, popełniłeś największy błąd w swoim życiu. W sensie wiecie, no celował do mnie. Pam. Ziomek. Raz, dwa, otwórz. Super. Kolejny. Nie. Stój, dystans. O kurde, on chyba nie chce dystansu trzymać. Pyk. Do widzenia. Robimy akcję World Cup. Budujemy sobie wieżę na jakieś, nie wiem, 4 piętra. I zabijamy ludzi. Albo i nie. Uwaga, widzowie. Nie no, serio. Tu jest ziomek. Odechciewa mi się. Naprawdę, odechciewa mi się. Co ty robisz? Po co to robisz? Pa, pa. Hello? Ty, żegnamy się? Mordo. Żegnamy się. To przejść. Wychyl, prosił. On mnie nie widzi. Na bank mnie nie widzi. Zabijam. Muszę trafić. Trafiłem. Dawaj. Co ja mu dałem? Oho, chyba się kolega uspokoił. Te piki są... Dobra, nic nie mówię. Są mocarne, nie? Misiaczku, otwórz tutaj. No, proszę. Misiaczku, strefa. No, idziemy. Dawaj. Super ci idzie, super. A idź w moją stronę. Dawaj. Do strefy idziemy. Tak.
Super! Mega! Nie, to jest najlepsze, co istnieje. Top 3! O, jakaś małpa mnie będzie podjeżdżała. Monki! O, monki tak serio mnie podjeżdża. Hello? Huhu! Już nie podjeżdża. Po mnie kolapsuje. Nie, 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 do wody. Muszę wygrać. Hello? Headshot? Kolejny. To jest zajebiste. Proszę bardzo, kolejny frag. Bez najmniejszego ryzyka. Uwaga, snajper. Zobaczmy, czy sobie poradzi. Dawaj, mordo. O, on mnie nie widzi, a ja go widzę. To jest złoto. Ty, on się cały zabudował. Rozwalamy, wariacie. Dawaj. Dasz radę. Pyk. Wiedziałem, że tego nie spodziewa. Muszę zabić. Uwaga. Dawaj, mordo, ty nie widzisz co, nie? Nie widzisz. Piknij, bo strefa idzie. No błagam, piknął. To jest piękne. Oho, on mnie dojeżdża, dobra, stąd to mnie widzi na 1000%. Schodzę na dół, widzę go. On będzie mnie widział, ale piknę. Boże. Może mnie nie widział? Snajpereczka. Zostanę chwilę w zonie. Pociluję sobie, że tak powiem. Palnę pompę. I kończymy. Ten trik jest tak zajebisty. Cheat drugi. Mityczne itemy. One istnieją tak, serio. Zmieniamy tryb na bez budowania i gramy. Gdzie jest bezpieczny? Może tu? Nie no, serio? Chłop leci równo ze mną. No przecież nie wytrzymam. Detonuję go. No muszę. Dzięki. Peczki, raz, dwa, trzy. Ziomek, leć. Leć, misiaczku, leć, super. Chowam się. Mega. Mi to wyszło. Ty, to wyszło. Gdzie jest namiot? Tutaj nie ma. Tu też nie. Tu chłop mi ląduje na mordę. Mega. Kosmicznie się bawię. Serio. Dupie to mam. Uwaga, skupcie się teraz. Patrzcie, co w tym sezonie w ogóle można zdobyć. Jest mityczna DM Arka, czy jakkolwiek to się tam nazywa. Mityczna pompa i jeszcze mityczny rifle. Oho, i nie mam strefy. Spadamy. Chłop. Widzę go, dostał. Dobra, test pompy. Dobra, on ma zero, leży. Serio, jest mocne, ja się bałem, że te mityki będą beznadziejne, a na razie są spoko. Kolejny ziomek, patrzcie. To jest, lecę w niego, od razu lecę, twardo. On tu jest, o fuck. Dwóch gości. Jeden mam zero, drugi nie wiem co robi. Trzeci mnie wyrzucił. Co mam robić, ja mam mityczne itemy. Mam go, tego ziomka, który mnie bombardował. On uciekł. Tak, to on. On? Ty, to chyba nie on. On ma zero. Lecę twardo. Siema. Witam. Ho, mordo. O, dupala. Samochód. Chłop. Dawaj go. Dobra, on ma zero. Muszę go zabić. Jak go nie zabiję, to jestem taki słabiutki. Jestem największym borowiczkiem na świecie. Chodź tu. Walcz. Mam jakąś pompę. Mordo, ta pompa jest nieziemska. Serio? Jestem dead. Jestem dead na 1000%. Jestem pośrodku niczego. No zajebiście. No widzowie, żegnamy się z 17 mitycznymi itemami. Niestety. Ja pierdzę, 4 lata. 4 lata to farmiłem. Proszę, on nie trafił. To jest taki debil. Proszę, teraz tylko dajcie im przeżyć. Nie zabijcie mnie. Błagam. Najgorsze jest to, że jakiś ziomek za chwilę może mi zrobić plecy, a ja nie będę nawet mógł nic z tym zrobić. Aha, i co? I on sobie poszedł? Muszę spamować, bo on musi zginąć. Mam na blisko ziomka, nie wiem gdzie. Słyszałem. Za drzewem. Pierdzielisz. Co teraz? O, teraz jestem w dupie, mam jeden HP, nie strzelaj tam ten mordeczku. Mordeczku chciałem powiedzieć. Cięcia. Top 3, ja muszę biec. On jest w tym krzaku dalej. To on dał mi przebiec. Dobra, dziękuję ci, kocham cię. Co ja mam teraz zrobić? Jestem taki zesrany. Widzę ziomka. On będzie chciał mnie podjechać. Muszę go zbombardować. To jest zajebista. Ta broń mityczna jest akurat serio dobra. Bo tak na ogół tej nienawidzę. Mam zona. Jest ziomek w krzaku. No to jest hit. To jest hit sezonu. On mi rozwalił kamień. Jak mi rozwali jeszcze jeden, to jest totalnie po mnie. O, super. Właśnie o tym mówiłem. Za drzewo. O, dostałem. Pewnie. Siema. On umarł. Dobra, mam drzewo i mam ziomka w krzaku. O, ziomek nie jest w krzaku. Pewnie. To i tak jest bardzo. Idę wygrać.
top 2. W EQ zostawiam tylko i wyłącznie mityka. Biorę Banty. Piada nerwosa, piada nerwosa. Widzę go, twardo, on teraz wychyli. Tak jest, dawaj, uhuhu, mordo. Jest tutaj, mam mityka. Halo, koleżko, jesteś tu? Tu cię nie ma, a jesteś tu? Tu jesteś, siema, siema, mityk, mityk na blisko, mityk na blisko. I wygrywamy. Ty on też miał. By the way, bardzo, bardzo rzadki item. Cheat trzeci. Mega szybkie wbijanie levelu. Nie wiem, po prostu nie wiem, czy to działa. Tym razem muszę lecieć tutaj. Na to coś. Zgarniam kulkę. Zabijam czosnka. Czepiam się w tym miejscu. Okej. Idę sobie na dół, idę na dół, idę na dół. Nic nie robię, nic nie klikam. I teraz puszczam guziki i lecę. Lecę. A to podobno ma mi dać dużo expa. A co jak mi nie daje? Zobaczmy, próba numer 2. Jestem przyczepiony, lecę sobie na spokojnie, lecę. Ponownie nic nie robię. Za chwilę będę gdzieś na dole i puszczam. Uhu! Lecę, 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 lecę. I teraz pytanie, czy ja dostaję? Tak, dostaję. Patrzcie, bo wykonuję to zadanie. Wykonuję tak. Trochę wykonałem, a trochę nie wykonałem. I co? Nie dostaję tego. O co chodzi w tym cheat'cie? To tym razem widzowie musi się udać. Dobra, dobra, no niech to. Co się stało? Mam Fortnite'a do góry nogami! Co ja w tym momencie zrobiłem? To normalnie gra jest do góry nogami, wy to widzicie, nie? Jest jakiś świat. O, jest normalnie. Dobra, ja nie wiem. To jest tak zepsute. To jest, jest, dostałem pedę. Czyli to działa. Proszę, proszę, żeby tym razem nie wystrzeliło jeszcze bardziej! Nie wiem, gdzie jestem, patrzcie. Teraz mam jakiegoś zooma. Dobra, to jest niesamowite. Ja mam jakieś rybie oko. To widzicie, nie? Co się dzieje w grze? To jest wszystko zoomowane. Nie, nie wiem. A kliknę za chwilę spację. Uwaga, klikam. A gdzie jestem na mapie? A jestem tutaj. Klikam spację. Jestem w niebie! A, okej, no zajebiście. No to fajnie, i z niego spadam. Cheat czwarty, nielimitowany level i złoto. To jest naprawdę dobre. Potrzebuję 72 609 punktów doświadczenia do kolejnego poziomu. Patrzcie na to. Następny myk polega na tym, żeby przez całą grę zbierać owoce z wszystkich drzewek. Zaraz wyjaśnię. Zostaw drzewka, frajerze. Kolejny. Kolejny mi kradnie. Nie no, ja nie wytrzymam. Serio, nie da się. Niech zda. Raz, dwa. Po pierwsze, jest to najlepszy sposób na sfarbienie mega dużej ilości golda. Jak widzicie, ja już mam 5000. Po drugie, dostajecie kosmicznie dużo PD. Zresztą pod koniec gierki zobaczcie, ile go będę miał. Nieważne. Po cichutku, powolutku zbieramy. Poziom, dawaj no. 5 minutes later. Kolejne drzewka. Podmianka. Aha. Otwórz. Dzięki. Pyk, grzybek, grzybek, grzybek i spadamy. I siup, i siup, i siup. 6200 PD. Tak, o, spada. Next zone. To był 2. O, fuck. To ja nie zabijam, zbieram dalej. Nie strzelaj, no po co? Halo, tutaj są w ogóle jeszcze jakiekolwiek drzewka? Chyba nie ma. Czekaj, mordeczka, ja ci pomacham, patrz. Ej, macham ci. Halo, halo. Masz biga ulec, no pewnie. Co ty robisz? Biga ci rzuciłem, no. Weź sobie, przecież nie strzelam. Chodź, 1v1. Powodzonka. O kurde, co on mi dał, ty? Ja nie mogę tego przegrać z panem kolego. Oj, oj, gram bez leczenia czy zy? Ja gram zy. Lecimy po high grandzik, znowu dostał daszek. I pyk. Dostał. Siema, mordo. Pickaxe? Albo nie. Spadł na dół. Nie. Zobaczmy, ile PD łącznie otrzymałem. 83, 4, 20, 107 tysięcy PD w tym meczu zdobyłem. 1,5 poziomu na mecz w legalny sposób. To chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie wpadajcie i sprawdzajcie sobie słuchaweczki od Series oraz poprzednie materiały. I do następnych, trzymajcie się, miłego dnia. Naura!